kościele, w cerkwi prawosławnej łódzkiej, jak i w każdej świątyni prawosławnej w Polsce czy za granicą obowiązuje zakaz, oficjalnie zakaz fotografowania. Oczywiście na początku, jeżeli chcemy sfotografować uroczystość, mszę świętą, musimy najpierw uzgodnić to z księdzem proboszczem, bo on decyduje o wszystkim w parafii. Liturgia święta, która jest sprawowana, jest to najważniejsze nabożeństwo, msza święta, to moment szczególnej modlitwy. Wtedy, jeżeli fotografujemy, musimy tak to czynić, aby nie przeszkadzać wiernym w modlitwie, gdyż oni przychodzą się pomodlić i w większości osób oni sobie nie życzą, żeby ktoś im przeszkadzał. Ale jeżeli to robimy dyskretnie, także możemy fotografować w czasie mszy świętej. Sakramenty, sakrament małżeństwa czy sakrament chrztu, bierzmowania. W tych sakramentach, także po uzgodnieniu z proboszczem, możemy filmować, robić zdjęcia w całości, w każdym momencie tych sakramentów. Jak wspomniałem na początku, to musi być zachowana pewna też dyscyplina, żeby księdzu, który sprawuje sakrament czy mszę świętą, także nie wchodzić, nie przeszkadzać czy w czytaniu, czy w skupieniu się, gdyż to jest modlitwa. Ogólnie możemy fotografować po uzgodnieniu i przedstawiając, w jakim to celu czynimy, do czego to, te zdjęcia mają posłużyć, czy film, czy zdjęcia, później w jakim celu będą one wykorzystane. Zainteresowanie jest wielkie, gdyż gdy mamy śluby, przychodzą z gazet i przychodzi telewizja, gdzie później oczywiście proszą o fotografowanie, aby umieścić to w swoich czasopismach. To jest duże zainteresowanie. Jeżeli takie są sakramenty jak małżeństwa, to oni w sumie nie przeszkadzają, ale jeżeli chodzi się bardzo często przez środek świątyni, to troszkę rozprasza, gdyż kapłan stoi wtedy w czasie sakramentu małżeństwa przodem do ołtarza i jeżeli dana osoba, która fotografuje, kilkanaście razy przechodzi przed twarzą księdza czy pary młodej, to troszkę jest już niestosowne i trochę nieładne, także też starajmy się w jakimś miejscu sobie dogodnym, aby czynić zdjęcia i też nie przeszkadzają, czyli wszystko można, ale w jakimś takim umiarze.